Serdecznie witam o poranku, kolejnym naszym Aceranku. No zapewne tytuł Aceranka wielu zmobilizował, żeby go przesłuchać, a szkoda, bo podejrzewam, że wielu z nich, kiedy Aceranek dotyczy osoby Chrystusa, to już tak chętnie nie sięga po, po Aceranek. No trudno, takie czasy sami sobie ludzie wystawiacie świadectwo. Ale przechodząc do meritum. Otwieramy Księgę Objawienia, rozdział 13 i od 11 wersu czytamy. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawie ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Ja wiem, że na ten temat napisano wiele, powiedziano jeszcze więcej i głupich i mądrych rzeczy i nie mam zamiaru konkurować z kimkolwiek. Chcę tylko w tym krótkim czasie przeznaczonym na oceranek zwrócić nam uwagę na... Pewien aspekt, który być może nie jest zazwyczaj podnoszony, a ma ogromne znaczenie. Najpierw księga objawienia. Ona nam mówi o tym, że ta istota, ten człowiek, który się pojawi, to ktoś, kogo będzie, kto będzie miał imię, które można obliczyć. Obliczyć, czyli on jest ono warte 600, liczby 666. Próbowano liczyć na wszystkie strony. W jednym, jednym wychodził Hitler, innym Stalin. Nieważne. Nie o to mi chodzi. Fragment, który, który czytaliśmy troszeczkę dłuższy, który nas wprowadził do tego jednego wersetu, mówi o pewnym zwierzęciu. No, Bądźmy na razie wierni tej, tej, tej semantyce, którą znamy z Biblii, która sprawuje władzę. No i ta władza musi być ogromna, Skoro ma doprowadzić do tego, iż w jakiś momencie ludzie nie będą mieli prawa niczego kupować i niczego sprzedawać, jeżeli nie mają znamienia. Czyli zostaną wykluczeni, można powiedzieć, ze społeczeństwa. Zostaną wykluczeni poza obręb cywilizowanego świata. Co się z nimi stanie, Biblia do końca nie odpowiada na ten temat. Być może będą po prostu gdzieś żyli w nędzy, być może będą przeznaczeni na śmierć. Myślę, że wiele zależy od tego, jak duża to będzie liczba ludzi, którzy nie przyjmą tego znamienia. I żeby było jasne, ja nie wierzę w to, że ci, którzy nie przyjmą znamienia, to wszyscy będą mierzący. Nieprawda. Wielu ludzi, nawet nie wiem jak ich nazwać, no, po prostu wolnościowców, bo to może najlepsze określenie, nie zgodzi się na to, taki sposób życia i też nie przyjmą znamienia, chociaż nie oznacza to wcale, że będą to ludzie wierzący. Pytanie, w jaki sposób rozpoznać z jednej strony tego człowieka, którego określany jest liczbą 666, a z drugiej strony całą tą grupę sprawującą władzę, bo tak to trzeba nazwać ponieważ niewiele mamy tak naprawdę konkretnych informacji dotyczących tych ludzi. I tu jest pewna informacja,, którą, którą chciałem się podzielić z wami, która rzuca pewne światło. Ona pochodzi z pierwszej księgi Królewskiej z 10 rozdziału i czytamy ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku wynosiła 666 talentów. To nie jest przypadek. Na pewno nie. Jest to jakaś wskazówka, ale jaka, jaka to wskazówka? Co ona nam mówi? Ona nam, ona nam mówi, że Salomon był bogatym człowiekiem, bardzo bogatym. Można wręcz użyć takiego określenia, że był obrzydliwie bogatym. I to jest prawda. Więc dla nas to jest informacja, która wskazuje nam na to, że ten człowiek opisywany jako 666, ale przecież nie tylko on, lecz cała ta. Ta grupa trzymająca władzę będzie obrzydliwie bogata. I teraz jest pytanie: kto w naszym znanym nam świecie jest tak obrzydliwie bogaty? I oczywiście tylko jedna grupa, tylko jedna grupa wchodzi w rachubę, a mianowicie banki. Banki, które trzymają wszystkie pieniądze. Pomyślcie, i tutaj ten trop wydaje się być bardzo sensowny. Wszystkie państwa świata, być może jakieś są wyjątki, ale wszystkie państwa świata są zadłużone. Wszystkie mają długi. Pytanie, kto ma te pieniądze? Bo skoro wszystkie są zadłużone, to kto ma te pieniądze? No i tylko jedna instytucja może te pieniądze mieć bank. Oczywiście jakieś konsorcjum bankowe, żeby było jasne. Skoro oni mają wszystkie pieniądze świata, to co to oznacza? W praktyce oznacza to, że mają władzę. I dokładnie tak było w przypadku Salomona. Był bogatym człowiekiem, który miał nieograniczoną władzę. Skoro wiemy, myślę, że to jest dobre, skoro wiemy, że ci, którzy ukrywają się za tym, za tym określeniem 666, są bogaci, obrzydliwie bogaci i mają nieograniczoną władzę, to co my o tych ludziach wiemy? Wiemy to, Czego uczy nas Biblia? Że bogactwo deprawuje człowieka. Całkowicie go deprawuje. Zdeprawowało nawet tak wspaniałego człowieka jak Salomon, ale deprawuje wszystkich ludzi na ziemi. Potężne, bogate, przebogate Cesarstwo Rzymskie upadło z właśnie z powodu bogactwa, ponieważ ci ludzie już niczego nie chcieli. Chcieli tylko uciech, chcieli tylko bawić się, używać moralnie upadli, nie mieli żadnych hamulców. W związku z czym ludzie, którzy tworzą to konsorcjum bankowe, nie mają żadnych moralnych ograniczeń. Stadzik na wszystko, na sfinansowanie każdej wojny, na sfinansowanie każdej pandemii. Po co? Po to, żeby mieć władzę absolutną. Żaden człowiek nie jest w stanie mieć takiej władzy. Może ją mieć tylko wtedy, kiedy Bóg damują lub kiedy damują diabeł. Bóg żadnemu człowiekowi nie da władzy absolutnej, ponieważ władza należy tylko do niego, tylko i wyłącznie, a poza tym Bóg wie, że jeśli dałby człowiekowi władzę absolutną, to tak naprawdę skazałby go na śmierć i potępienie. A więc nie wchodzi to w rachubę. Natomiast diabeł bardzo chętnie tą władzę daje pod pozorem tylko, sprawowania tej władzy, ponieważ to on chce mieć tę władzę, absolutną władzę i tylko używa głupich ludzi do tego, aby mu służyli. Mamy więc kolejną wskazówkę, że ci ludzie będą całkowicie zdeprawowani, amoralni, nie będą mieli żadnych zahamowań. Można sobie to w ten sposób wyobrazić, że zamordowanie milionów kobiet i dzieci nie będzie dla nich niczym więcej jak wypiciem kolejnego burbona. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że dla tych ludzi nie istnieje pojęcie państwowości, ponieważ banki działają globalnie, myślą globalnie, funkcjonują globalnie. Narodowość, państwowość nie ma dla nich żadnego znaczenia. A więc ci, którzy kryją się za cyfrą 666, to no, globaliści, mówiąc najprościej, ludzie, dla których pojęcie ojczyzny nie ma żadnego znaczenia. Tych wskazówek jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Jeśli tym tropem pójdziemy oczywiście, to nie, nie zaprowadzi nas do konkretnej osoby, ponieważ Biblia mówi, że ta osoba się dopiero objawi, a więc skoro ma się objawić, to znaczy, że to jest zakryta informacja, ale możemy dość łatwo zorientować się, z jakiego kręgu czy z jakiego środowiska będzie się wywodziła ta... No, wyjątkowo nieciekawa persona. Czy to dużo otrzymało? Myślę o tym, co zostało powiedziane. To zależy. Jeżeli ktoś oczekiwał imienia i nazwiska, no to jest naiwne. Ale jeżeli ktoś oczekuje, oczekiwał wskazówek, to myślę, że otrzymał sporo tych wskazówek. Historia lubi się powtarzać. Salomon w swoim bogactwie upadł. Ant Antychryst, istota, która się kryje za 666, upadnie. Dlatego żaden chrześcijanin nie powinien się martwić, nie powinien płakać, ale powinien się cieszyć i radować, dlatego że zbliża się klęska diabła i przychodzi, nadchodzi powolutku, ale nadchodzi czas nowej ziemi, nowego nieba i wtedy już grzechu nie będzie, śmierci nie będzie, diabła nie będzie i będziemy mogli spokojnie mieszkać na odnowionej ziemi radując się wszystkim tym, co Bóg dla nas przygotował. Niech nas Bóg błogosławi, uwielbiony niech będzie ponad wszystko Jezus Chrystus. Nie lękajmy się, radujmy się i uważnie przyglądajmy się bankom. Amen.